Hej, siemano, z tej strony Roni i witam was w kolejnym odcinku CS 13 Ultimate Team Droga po złotą paczkę Road to... inaczej, Road to Gold Pack Na pierwszy ogień skład reprezentacji Polski pójdzie Zobaczymy jak pójdzie mi w tym pierwszym spotkaniu No, nalazło przeciwnika, ho, 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 Ale składzik, brązowe karty w obronie No, zobaczymy, pierwsza akcja dla rywala, karny! Mają karny? Nie, sędzia dyktuje wolny, na szczęście Uff, całe szczęście, a teraz tutaj Rybus, Rybus, wchodzi i jest gol, 1 do 0. Wspaniała bramka Rybusa, pięknie wyprowadza zespół na prowadzenie. Tutaj sytuacja dla naszego przeciwnika, niefortunne zagranie obraniaka, nie wiem co on tam w ogóle robi w obronie. Szczęsny niepotrzebnie wychodził z bramki i Mandzukic wykorzystuje Tą całą sytuację jest 1 do jednego już w 36 minucie. A tutaj kolejna sytuacja. Już druga połowa. Maciej Rybus. Wow. Ale bramka. Co to było w ogóle? Ohoho, co to było? Baszczykowski, Jeszcze jedna sytuacja. Piech, piech. Zwolę, ale nie udało mu się. Tu dla naszego rywala sytuacja. Ależ zamieszanie. Robi, robi. Co? Szela? Nie, obronił. Szczęsny. To już 90 minuta. Nasz rywal atakuje w polu karnym zamieszanie jest bramka Jonas strzela na 2-2. I mamy wyrównanie i jest remis. Koniec spotkania. Niestety tylko remisik. Następne spotkanie zagramy sobie z zawodnikami z Ligi Włoskiej. Już wyszukuję nam przeciwnika. Zobaczymy za chwilę jaki mają składzik. Chyba nie taki słaby, słaby jak poprzedni. No, widać. Reprezentacja Holandii. O. No. Nie wiem co mu przyszło do głowy robić taki składzik. Ale tu już mamy pierwszą sytuację. No, niefortunne zagranie i nasz rywal zdobywa bramkę. Jeden do jednego. Huntelar! Huntelar o o o. Świetnie, przegrywać już. Dobra, szybko, babianie. Mikoli, Mikole! Ale gol! Ale gol! Fabricio Mikoli! To jest niezawodny piłkarz. Już jest jeden do 1 w 25 minucie. Druga sytuacja. Babiany, znowu rozgrywa. Babiany, babiany! Babiany! Dwa. Jeden Pięknie. Wspaniały mecz tego zawodnika. To już jest druga połowa. Sytuacja dla naszego rywala. Huntelar, podobnie jak w meczu z Polską! w Mandzukic, Huntelar! Gol! No, dobry zawodnik. Nie spodziewałem się, że jest taki dobry w ultimate. Mm. Trzeba go sprawdzić. Tuż jest sytuacja dla mnie. Dynatal, Dynatal, bo atęk, bo a tenk, na pustą zdobywa. Brameczkę zdobywa, bo atęk. Tak jest. Zwycięstwo, 13 punktów. Niewiele do mistrzostwa awansu do następnej ligi. A ostatnie spotkanie zagramy sobie reprezentacją Brazylii przeciwko, no, Ligi Niemieckiej. Czech Polaków w składzie. Welliton, 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 Welliton! Welliton, Welly to Zamieszanie w polu karnym, i Welliton to wykorzystuje. Tutaj sytuacja dla naszego rywala i nieprawdopodobne uderzenie Marco Roysa Oj, salto takie również, taki fiflak. O, no, kolejna sytuacja. Getze, Getze, Bramkarz, Getze! Oj, czerwona, bramkaż, Czerwona? No, czy to będzie pokazane? Tak, ale tylko żółtą dostał. Na szczęście nie szedł z boiska za wcześnie. Końcówka już pierwszej połowy, Lewandowski Na stojąco, bez skoczności Bez podskoku, zdobywa bramkę Niesamowite ma te główki Nasz Lewandowski to już druga z połowa, Aleksandre Pato Gol, dwa do 2 A to dopiero początek To dopiero początek Druga sytuacja dla Aleksandre Pato Pato, patrz to, Pato PATO Brama 3 minuty później druga bramka Pato to już kolejna sytuacja Aleksandrę PATO Ale bomba Pato hat-trick efekt, Kolejna sytuacja rzutu rożnego 5 do 2 Luis Gustavo Defensywny pomocnik zdobywa ostateczną bramkę w tym spotkaniu Dla naszego zespołu No tutaj rozgrywają sobie gałę no, ostatnia sytuacja Marko Royce, czy będzie piętrzy, czy bramkarz Royce? Czy bramkarz? No, bramkarz już dawno temu poległ. Royce. O, Na o, o, o słupek, no, 5 do 5 Hatryk hat-trick Aleksandra Pato. Tak jest, brawa się należą dla naszego zespołu. Oczywiście, zwycięstwo. Jeden remisik, dwa zwycięstwa w tym odcinku. Jeszcze no punkcik do mistrzostwa, to już w następnym odcinku mam nadzieję, że wam się podobało nowa nazwa serii, pozdrawiam was trzymajcie się ciepło, cześć